Cześć kochani, witam Was w nowej serii poświęconej grze Fallout Shelter, w której będę chciała Wam zaprezentować dosyć ostatnio, tak naprawdę na czasie, modę na prepersing, przygotowywanie się powiedzmy do jakiejś katastrofy. I w związku z tym będziemy sobie budować tutaj nic innego jak nie schron o tajemniczej nazwie 666. Generalnie seria związana z Falloutem będzie krótka. Będą to tylko i wyłącznie 5-minutowe odcinki, które będą łączyć powiedzmy najważniejsze wydarzenia z naszego schronu. Z tego względu, że w grze trochę trzeba powiedzmy czekać na rozwój wydarzeń, jeśli nie chcemy płacić. I w związku z tym taką formę postanowiłam przyjąć. Jak widać, mamy tutaj na starcie dwa podstawowe pomieszczenia. Jest to wejście do naszego schronu oraz powiedzmy takie pomieszczenie, nie wiem jak to określić, wypoczynkowe. A my sobie zaraz wybudujemy generator elektryczności, generalnie zasilania. I jak widać, dwie osoby nam się już pojawiają. Bardzo ważne jest to, żeby osoby, które podchodzą do naszego schronu, umieścić powiedzmy w odpowiednich pomieszczeniach. Możemy tego dokonać patrząc na atrybuty danej postaci. My na tą chwilę umieścimy sobie wybraną postać tak naprawdę w dowolnym pomieszczeniu, z tego względu, że nie będziemy jej dokładnie przypisywać. Jak widać, po lewej, w lewym górnym rogu mamy poziom zadowolenia naszych mieszkańców, który obecnie wynosi 52% i jest taki neutralny, dajmy na to. Dokładnie tak, zaraz sobie tutaj pewnie to rozbudujemy i zobaczycie, że za kilka chwil pojawi się nam coś ciekawszego. Dokładnie tak. Tutaj jesteśmy już na trochę innym etapie. Udało nam się zdobyć skrzyneczkę, którą odblokowujemy. Z tego względu, że skrzyneczki zawierają bardzo ciekawe rzeczy dla nas, które mogą nam się przydać w rozwoju naszego schronu, czy też ułatwić eksplorację terenu. Tutaj jest Joseph Baker, który jest postacią bardzo ciekawą. Jak widać, w schronie nawiązują się różne romanse, które powiedzmy mają wpływ na dalszy przebieg naszych wydarzeń. Jak widać tutaj nasze gruchają sobie nasi mieszkańcy i w wyniku tego oczywiście pojawiło się dziecko. No to było kilka chwil później. Jak widać, po kilku dłuższych chwilach wraca nasza osoba z Wasteland, czyli z jakichś tam obszarów, które były eksplorowane, jak i również nasz schron tak naprawdę się mocno zaczyna rozwijać, coraz więcej osób chce w nim mieszkać i tym samym zaczyna się ostrzejsza jazda, bo jak widzicie, brakuje nam wody, brakuje nam jedzenia, jedynie jest wystarczająco dużo elektryczności. O dziwo, jest dosyć wysoki poziom zadowolenia w naszym schronie, który w sumie waha się między tak 70% a 75%. Także no nie jest najgorzej, powiedzmy taka mocna, nie wiem, czwórka, 3 plus między 4, nie jest najgorzej, bo to, co się, tym czym się charakteryzuje Fallout Shelter, to to, że no, trudno jest spełnić oczekiwania wszystkich mieszkańców. Również nowością, która się pojawiła w Fallout Shelter, są zwierzęta. Ku mojemu niezadowoleniu niestety mamy kota, nie psa, który sprawia, że wybrana osoba, do której przypiszemy to zwierzątko, czuje się po prostu bardziej szczęśliwa. Mam nadzieję, że Wam się podobała ta seria. Nie jest za długa i w związku z tym bardzo proszę o łapki w górę, jeżeli jesteście na tak, to pojawią się kolejne odcinki, a następny odcinek już w czwartek. To by było na tyle. Dzięki.